Dzień dobry, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Jak ktoś chętny na nowy filmik na kanale, właśnie jest nowy WhopSnap, więc zapraszam. Zestawienie snapchatowe z zeszłego tygodnia, jak ktoś wie mi o co chodzi. Na twarzy mam kolejny oglicz. Ten podkład z LG, który mam już jakby czwarty dzień testów. Jutro będzie recenzja na kanale pełna, więc już nic więcej nie mówię. Róż Milani Luminoso, bo miałam taką dzisiaj jakąś opadniętą twarz. Bronzer Chanel Le Beige w kolorze 030. Bardzo, bardzo, bardzo go lubię. Infallible w kolorze 004 Forever Pink. Oczy to jest inglot z tej kolekcji spice'owej jesiennej 303 i 305, ale to jest mat, a błyszczące to jest L'Oreal. A usta to jest jakiś balsam plus szminka tematowa Rose Gold w numerze 03. Bardzo fajny, bardzo ładny nudziak, taki ciepły. Miałam ostatnio nagrywać recenzję i makijaż tymi cieniami z Inglota właśnie spice'owymi, ale zaczęłam to nagrywać, zaczęłam robić makijaż i wyszedł okropny, już naprawdę zły. Ale to nie dlatego, że cienie są złe, tylko ja coś spieprzyłam, jakoś nie miałam chyba dnia. Plus same w sobie one nie dadzą fajnego makijażu, muszę je pomieszać właśnie z czymś albo błyszczącym, albo jaśniejszym. I powiem tylko, że ten kolor 305, on jest bardzo fajny, ma bardzo mocną pigmentację, ale też cholernie ciężko się blenduje, jak go dacie za dużo. I one wszystkie mają to, że mają super pigmentację, super przyczepność do skóry, ale dosyć ciężko się właśnie blendują. One się tak bardzo przyczepiają do skóry, jakby miały coś takiego woskowego w sobie. Ja miałam bazę, potem przypudrowaną powiekę, czyli nie miałam jakby takiej lepiącej się powieki. No i potem bawiłam się tymi cieniami i blenduje się dosyć ciężko. Jeśli da się więcej produktu, dużo łatwiej blenduje się stare cienie z Inglot. Oczywiście da się z nimi pracować, tylko trzeba z nimi pracować ostrożnie, troszeczkę inaczej niż z klasycznym Inglotem. O. Także to, nie wiem, czy chcecie jakąś mocniejszą recenzję, bo ja mam w sumie tylko trzy kolory z tej kolekcji. No ale to co mówię, właśnie super pigmentacja, świetna przyczepność. Super, że Inglot ma więcej matowych cieni w ciepłych kolorach, bo tego było bardzo mało w Inglocie. Tylko pigmentacja, czy blendowanie jakby ciężko, no nie jest za łatwo. Jak jesteście bardzo początkujący z makijażem, to radziłabym może od normalnej formuły Inglota zacząć. A jak jesteście starowitarowi jadaczki, to dacie sobie radę. To dzisiaj ja, moja czarna plisowanka, golf, ten, który pokazywałam ostatnio w holu, wielka czapa, bo jest jakoś tak dziwnie, płaszczycho wełniany, mikrotorebka i spadamy do pracy. I życzę Wam bardzo miłego dzionka, rzecz jasna. Do zobaczenia później. Pa! Cześć, cześć, to znowu ja, lanczykowo. Udało mi się obrobić recenzję tego podkładu Allegro, więc na jutro będzie. Chciałam tylko właśnie cały czas zapominam o tym powiedzieć. YouTube robi ogólnie czystki ostatnio, o czym się dowiedziałam przypadkiem w sumie. Jeżeli macie w subskrypcjach swoich kanały, które na przykład nie oglądałyście przez jakiś czas, albo nie wiem, są jeszcze jakieś inne kryteria, to prawdopodobnie YouTube, mógł po prostu zrobić coś takiego, że Was odsubskrybował z tego kanału. Więc jeżeli czyjeś filmy Wam się nie wyświetlają, albo moje filmy Wam się nie wyświetlają, to być może zostaliście odsubskrybowani. Bywa. I można też na Wasze ulubione kanały wejść i zaznaczyć sobie tam w opcjach, żeby się dostawało za każdym razem powiadomienie, jak pojawi się nowy film właśnie na ulubionych kanałach, także można to zrobić. Mówię o tym dlatego, że zauważyłam, że YouTube mi robi właśnie, bo robią to teraz aktualnie czystki na kanale, bo jak normalnie miałam jakby taki dosyć stały przyrost widzów na kanale, no powiedzmy, że tam kilkadziesiąt dziennie, różnie, no ale tak mniej więcej, to tak w tym momencie się totalnie zatrzymało. Tak, no tak dziwnie, bo czasami takie rzeczy się dzieją, że ludzie odsubskrybowują, ale jak się wrzuca jakiś taki filmik, który się, nie wiem, nie spodobał, albo jak coś kontrowersyjnego mówię, albo jak wrzuciłam przypadkiem 80 snapów na YouTube'a i ludzie się wkurzyli i wtedy w jeden dzień straciłam chyba 200 subskrypcji, to się zdarza. No ale teraz są na przykład takie przypadki, że jest taki dzień, w którym nic nie wrzucam, nie wiem, powiedzmy jakiś tam, nie wiem, środa, taka wiecie, zwykły dzień i nagle zaczynają mi znikać subskrypcje. Tak widzę, że z minuty na minutę jest tak coraz mniej, tak spada numerek, tak wiecie, nie? No, także to robić czystki, po prostu sprawdźcie sobie, czy wszystkich Waszych ulubieńców macie w subskrypcjach, ja muszę też. A i ponoć też YouTube zamyka jakieś fikcyjne konta, więc jak ktoś sobie kupował lajki, to ma teraz przesrane, bo są te konta, a czy lajki, subskrybentów, bo zamykane są te konta. Ja akurat nigdy nie miałam takiej potrzeby w życiu, żeby sobie kupić 100 subskrybentów, bo to nic akurat nie przynosi. No, ale takie różne rzeczy teraz YouTube robi ogólnie. Tak stwierdziłam, że może to być dla Was ciekawe, żeby zobaczyć, jak się od tej drugiej strony wygląda. No, także to. W ogóle najpierw wychodzę z domu, patrzę, co ja mam taki ten płaszcz ciężki. Patrzcie, co ja mam w kieszeni płaszcza, nie? Banan. Czemu? Nie wiem.
Cześć Wam, jestem już wieczorna, tylko chciałam szybko Wam pokazać, że trochę ogarnęłam sobie włosy, trochę je tak, ja wiem, sperliłam. Nie wiem, jak ten kolor. Mam taki film na kanale, ktoś nazywa coś chyba perłowy, rozświetlony blond, coś takiego. To w każdym razie tą techniką właśnie zrobiłam włosy. I użyłam tej farby, czyli Colestone z tej serii Special Blond, czyli taki blondów rozjaśniających, 1296. To to. No, a tak kolor wygląda z bliska. Tylko to są teraz lampy, więc w świetle dziennym też trochę inaczej. Taki po prostu bardziej perłowy blond i odrost troszeczkę ogarnięty, bo już miałam taki strasznie ciepły ten odrost i wtedy te włosy wyglądały bardzo szybko, jakby były przetłuszczone, chociaż nie były. No, także musiałam je. Już teraz mi się podobają. Jest dobrze. Cześć kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i święta, przygotowania do świąt już pełną parą. Właśnie popatrzyłam wczoraj do kalendarza w pracy, patrzę, a to już przyszły tydzień w sumie. No, także to. Użyłam na tych moich oczach tej palety Bidney Zoewy Rose Gold i jest bardzo ładna. Jest bardzo ciepła, troszeczkę za mała różnorodność według mnie w kolorach, ale tylko tak na szybko ją przeswatchowałam. Look oczu wyszedł mi cieplejszy niż chciałam. Bo kolory jakby w opakowaniu wyglądają bardziej neutralnie, a jak się je zeswatchuje albo nałoży już na oko, to są dużo bardziej takie intensywne, powiedziałabym, często też cieplejsze. Ale fajnie, że te wszystkie błyszczące rzeczy, każdy z nich jest inny, na przykład jest duochrom, jedna jest z takimi dużymi glitterowymi częściami, które ładnie wyglądają o dziwo, także pobawimy się. No, te włosy sobie wczoraj spopieleciłam, są takie perłowe, to się zmyje, będą bardziej neutralne. Rozjaśniłam odrobinę brwi również, tak trochę, bo były no trochę intensywne. Tak teraz widać, że jest pod czapkiem, to wiecie. Są takie bardzo, bardzo jaśniutkie i takie naprawdę perłowe, powiedziałabym. No, brwi są trochę jaśniejsze niż były. A na szmince mam błyszczyk, bo ona jest normalnie matowa. Także tyle. Spadam do pracy. Do zobaczenia później. Miłego dzionka, pa. Na ustach mam szminkę Rose Gold z serii matowej, tą 3. A w ogóle mam lakier do paznokci pod kolor oczu. Cześć Wam, wieczornie, piątkowo, mam nadzieję, że u Was już weekendik. U mnie jeszcze nie niestety, bo ja w sobotę zawsze pracuję, nawet takie już uroki, ale mam poniedziałki wolne. Dostałam właśnie pakę od mamy, mama mi co jakiś czas wysyła paczki z rajczy do Londynu, żywieniowe, z pysznym żarełkiem, czasem z ciuchami, no i z innymi tam rzeczami. Ale się rozczuliłam, bo mama mi wysłała zdjęcie nasze, jak mama była w Londynie, na tle Big Bena mamy. I po prostu, o. Co jak co, ale jednak drukowane zdjęcia mają swój urok. No, a papier to jest papier. Ech, tęskno. No i ckliwie się zrobiło, ale nie ma co się ckliwić, bo już który dzisiaj jest? 16. Za niecałe 2 tygodnie, za 10 dni będę w rajczy, także spoko. Mama mi wysłała też taki zajebisty płaszcz, tego już nie mogłam doczekać, tylko kupiłam ostatnio właśnie w rajczy na lumpie. Jest wspaniały, przepiękny i coś się na niego wylało. Dobrze zapakowany podszewką na zewnątrz, dwóch reklamówka, jakąś folią, a i tak coś przeciekło na niego, ale na szczęście na podszewkę tylko, więc nie będę musiała go dawać do prania może. Zobaczę, spróbuję go jakoś tak podprać może w rękach, przynajmniej tą podszewkę i że w ogóle, ale potem Wam pokażę, ale jest bomba. Po prostu paznokcie sobie dopasowałam, nie wiem, nieświadomie, podświadomie, ale będzie ładnie pasował. Kolor jest taki, jest woski. To jest 70% alpaka i 30% wełna. Trochę kłuje, jak się nie ma golfiku tutaj, widzicie, ten kołnierzyk. A tak ten płaszcz wygląda całościowo, jeżeli chodzi o sylwetkę. Ma to takie szersze rękawy podwijane. To jest 40, on taki po prostu jest oversize'owy, pink. Miał tutaj poduchy, które z pomocą mamy wyprułyśmy. Także tutaj nie ma już tych poduch, ale jest taka szersza góra, wiecie. Także jest wspaniały. Można go zrobić tak bardziej klasycznie, ale wiecie z jaką myślą kupiłam żółtego futrzaka. Będzie idealny do tego. Będzie idealny. Też mam nadzieję, że Was wszystko dobrze. Ja poczyniam szkody zakupowe. Niestety. Musiałam. Z tym plastikiem, jak się nie ma, to jest za bardzo nic ciekawego, niestety. Jakaś taka dzikość przedświąteczna i pustki i takie przecenki, ale takie trochę z dupy jest taka. Te kosmiczne są całkiem niezłe, ale jest piąteczka, ja mam szósteczkę. Ale fajnie, fajnie się błyszczą. Są oryginalne lity od Jeffreya Campbella z
25. Ciekawe. Tak, zdecydowanie lubię czystki, ale jeżeli macie butsa pod ręką, to jest fajny zestaw ze Slika, normalnie za 45 funtów, na promo kosztuje 25 funtów i ciekawe, znalazłam to na stronie internetowej, bo w sklepie nie było żadnego znaczenia, więc weź sobie na stronę, jest taki fajny zestaw za 25 funtów i to działa też w sklepach normalnych. Ale to ogólnie TKMX. Bacie, wszystko na promo, jakby chcieli tak się wyczyścić trochę przed świętami, ale nie, nic nie ma. Dobra, i to jest ta paleta dostępna w Butcie, nazywa się Box of Tricks. Można zamówić ją online albo w sklepie. I normalna cena 45, ale w tym momencie można ją kupić za 25 funtów, czyli naprawdę mega promocja. Już otworzę i pokażę, co jest w środku dokładnie. Box of Tricks, czyli otwieramy i mamy kilka produktów Slika. Mamy paletkę do oczu, paletkę rozświetlaczy. To widać, paletkę do oczu, paletkę rozświetlaczy, paletkę róży, duo do konturowania, mamy normalną szminkę, szminkę matową. To jest ich tusz do rzęs, to jest czarna kredka do oczu, a to jest Brow Stylist, czyli kredka do brwi, całkiem porządny zestaw, powiem Wam. Wydaje mi się, że albo dla Was, albo dla kogoś, kto na przykład zaczyna z makijażem, albo dla jakichś młodych dziewczyn, coś takiego, to może być rewelacyjny prezent, bo właściwie macie wszystko tutaj oprócz podkładu. Super. Paletka to jest Vintage Romance, czyli dużo fioletów, dużo złota, dużo śliwek, bardzo taka świąteczna, powiedziałabym. Nie miałam jej jeszcze. Szybko zesłoczowałam, tylko te wszystkie złote odcienie przepięknie się swoczują, te fiolety dużo słabiej. Ale są do ogarnięcia, myślę. Wiecie, teraz nikt nie mówi o Sliku, kiedyś był na niego wielki, wielki boom, ale tak to w świecie kosmetyków jest, że pewne rzeczy wychodzą z mody, a wciąż są dobre. Trio róży, mega pigment, ten środkowy jest ładny, taki błyszczący, ten pierwszy jest bardziej pomarańczowy, ostatni taki bardziej brzoskwinka, powiedziałabym. Duo do konturowania w odcieniu medium, taki ładny złotawy rozświetlacz i średni brązik, też przyjemny produkt. No i paleta czterech rozświetlaczy, której nikomu nie trzeba przedstawiać, bo święciła triumfy na YouTubie, też jeszcze nie testowałam, ale wygląda, o Boże, niesamowicie. Szminka klasyczna to jest przepiękna czerwień w odcieniu Walk of Fame, a szminka matowa, która też jeszcze błyszczy, ale ma mega pigment, to jest Shabby Chic. No jeszcze te produkty już nie będę otwierać, no ale spoko, naprawdę spoko set za 25 funtów, myślę, że naprawdę, naprawdę się pyli. Może zrobię o tym osobny filmik nawet, bo ciekawy zestaw, można cały make-up. I z polecenia jednej z Was kupiłam jeszcze róż Natural Collection w kolorze Peach Melba, którego jeszcze nigdy nie miałam. Dziękuję za polecenie. I jeszcze jeden cień. Cień nazywa się Willow. Już spoczujemy. Ten Willow to jest taka ładna, delikatna satynka. Tylko mam już brudną rękę, ale to jest to tutaj. I Peach Melba to jest pod nim taki naturalny, brzoskwiniowy znowu róż. I w TK jeszcze dorwałam dosyć ciekawy kolor z OPI, Inside the Isabel Way się nazywa. No zrobimy manicure, zobaczymy, ale to jest taki brązowo-kamelowy, powiedziałabym. A kosmetycznie to tyle, o, się wybrudziłam. Jeszcze kupiłam sukienkę, ale już ją przymierzyłam i oddaję, bo jednak brzydko wygląda. W Miss Selfridges taka żadna, mam za dużo już żadnych rzeczy w swoim życiu, także to wraca. I jeszcze w TK Maxie kupiłam koc, który może być szalem, bo jest olbrzymi i fuksjowy, zaraz pokażę. Taki jest, ma rewelacyjny kolor, po prostu boski, ostatnio totalnie w moich klimatach. Koco szalik. Cześć Wam, mam nadzieję, że Was wszystko dobrze. Ja świeżo wymyta i wyprasowana i w ogóle. Zaraz się będę zabrała do nagrywania filmów, chyba zrobię najpierw Get Ready With Me. A potem mam dwa zaległe hole z lumpa i w ogóle jeszcze jakieś takie filmiki modowe. Mam do Was pytanie, bo mam rozkminę. Ta sukienka, to jest ta sukienka, którą mówiłam właśnie, że kupiłam wczoraj. Ona jest Selfridges i odsłania mój biust, dlatego się taka wydaje ogromna i odzwyczaiłam się od nienoszenia golfów. Dlatego chciałam Was zapytać, jak ona wygląda tak obiektywnie, czy zostawić ją, czy nie. Wybaczcie klapki, ale tak chodzę po domu właśnie. Jest taka nad kolanko, wiązana w talii, zapinana tutaj, ma długi rękaw, co mi się bardzo podoba, jest drobne, gwiazdeczki, taka... Tutaj ma jeszcze falbankę taką dosyć fajną, szkoda, że tej falbanki nie ma z tyłu pociągniętej, ona się tu kończy. Także tu jest jeszcze falbanka, no i jest cyc w niej, no jest. Czy normalnie tak, jak ktoś stoi przede mną, jak ktoś stoi nade mną, to jest więcej cyca oczywiście. I co? Nie wiem, czy ją zostawić. Materiał jest w sumie bardzo fajny, bo to jest taka wiskoza, ale chyba zostaje. Wiecie co, wczoraj przymierzałam ją w całkiem innym biustonoszem i wyglądało naprawdę nie za fajnie, ale dzisiaj jest takim bardziej trzymającym.
Dzisiaj jest takim bardziej, że tak powiem, trzymającym cyt w miejscu i chyba wygląda lepiej. Nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie, ale chyba taka dosyć ładna jest, nie? Podoba mi się, że są długie rękawki, o. Mam też na szponkach ten brązowy lakier z OPI, który wczoraj pokazywałam. Strasznie dawno nie miałam brązowego lakieru, ale spoko wygląda. Tak neutralnie, o. Dobra, get it with me, nagrane. Tak to będzie wyglądać. Postaram się jak najszybciej obrobić i wrzucić. W ogóle nie wiem, co się dzieje z beauty blenderami, bo wydaje mi się, że koszmarnie spadła jakość. Mam tutaj mój stary beauty blender czarny, który służył mi ponad rok i nie ma ani jednego pęknięcia, nic. O tutaj, teraz go zmoczyłam. To jest beauty blender, który służył mi grubo, grubo ponad rok. Normalnie miałam długie szpony, takie zaostrzone paznokcie. Jeszcze zbliżę. Używałam go codziennie, normalnie myłam normalnym mydłem albo mydłem z beauty blendera. No i patrzcie, ani jednej nie ma takiej dziury, niczego, nie? A to jest beauty blender, który chyba kupiłam w wakacje. I patrzcie, ile jest takich mikrodziurek, mikropęknięć. Po prostu wiecie, no. Po prostu z każdej strony coś, jakaś taka dziura i pęknięcie, nie? Czego tutaj w ogóle w tym starym nie ma. No może jakieś jedno, nie? Ale takie mniejsze. W ogóle. Moja przyjaciółka właśnie mi wysłała zdjęcie. Mówi, że kupiła sobie czarny beauty blender, zresztą po moich pewnie poleceniach. Miała go 1,5 miesiąca i pękł jej w połowie. Więc ja cały czas mówiłam, że czarny jest lepszy od różowego, no bo widzicie tę różnicę w jakości, plus w konsystencji są całkiem inne jakby, ale widzę, że ten czarny, skoro jej pękł normalnie, to musi coś być na rzeczy. Coś chyba jest z jakością, bo to nie jest normalny i w starym moim on jest dalej, wiecie, w super stanie, nie? Lepszy niż ten. Właśnie mówię teraz mojej przyjaciółce, żeby rzuciła to zdjęcie po prostu na Instagram i ich otagowała, bo to jest jakiś absurd, naprawdę spęknięte na pół, ale próbuję załatwić normalnie sprawę polubownie. Mówisz, że jak się nie uda, to będzie wrzucać. Mówi, że próbuje sobie nałożyć podkład dzisiaj rano na twarz, a tu po prostu pęknął jest i na pół, no totalnie. Pingu do ziemi, pingu do ziemi. Nagrywam właśnie hola z lumpa. Tylko taki sneak peek dla was, ale ostro. Właśnie wszystkie swoje filmy ustawiłam jako prywatne. Czyli po ludzku wszystko zniknęło. Brawo ja. Miałam moment ataku paniki, bo nagle zaczęły mi znikać wszystkie filmy i myślałam, że wszystkie usunęłam przypadkiem, jednym kliknięciem. Panika była. Odzyskałam filmy, ale robiło mi się ciepło, gorąco, ciepło, zimno i łzy w oczach, bo myślałam, że wszystkie filmy sobie usunęłam przypadkiem. Ale ostatnią prawie godzinę pracowałam nad tym, żeby te filmy wszystkie były widoczne. Masakra. Już są, wszystko już wróciło do normy. Cześć kochani, ojej, słońce, mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Na kanale u mnie dzisiaj pojawił się nowy filmik i nie umiem teraz uciec od słońca, ale chcę być w słońcu. Już jestem. Nowy filmik, długo wyczekiwany albo proszony przez was o pędzlach Wenagosan, także jest pełna recenzja u mnie na kanale dziś. I spoiler alert, oczywiście recenzja jest pozytywna, bo ja te pędzle absolutnie uwielbiam i kocham, także zapraszam. No dobrze, tu nie ślepnę od słońca. Udało mi się jeszcze nagrać kilka filmów, wrzucić i są gotowe do akcji. Trochę filmików modowych, będą hole, będzie filmik o trendach i będzie filmik ze stylizacjami na imprezy dla ludzi, którzy nie chodzą na imprezy. Nie ukrywam, że jestem taka trochę busy, bo właśnie nagrywam filmy, które będą się pojawiać teraz aż do 8 stycznia włącznie. To będą wszystkie filmy nagrywane wcześniej. Planuję też zrobić serię ulubieńców roku 2016, coś właśnie na podobieństwo jak Wayne Goss zrobił, tylko planuję zrobić taką serię krótszych filmików z ulubieńcami z danej kategorii, ale to wszystko będą tańsze kosmetyki, drogeryjne, niedrogie, no takie po prostu niedrogie perełki, o. Bo zawsze pytacie mnie właśnie o jakiś fajny, nie za drogi puder, albo nie za drogi podkład, albo moje ulubione szpinki, które niekoniecznie są, nie wiem, Charlotte Tilbury. I jest pełno takich perełek. Oczywiście ciężej jest kupić rewelacyjny make-up, jeżeli chcemy coś kupić po prostu tańszego, no łatwiej jest kupić rewelacyjne, drogie produkty, o, ale takie tańsze rzeczy, które są super też są, one nie są wszystkie jakieś mega tanie, ale są po prostu tańsze niż takie wysokopółkowe, więc zrobię serię chyba, no, 10 może filmów.
szminki, pudry, korektory, jakieś utrwalacze, cienie do powiek, no przeróżne po prostu rzeczy z różnych kategorii, jakby takie w nie za drogich cenach. I to będzie na przełomie grudzień-styczeń i to będę nagrywać najprawdopodobniej jutro, żeby było, bo potem będę w Polsce i będę się chillować, także spada. Na oczach mam dzisiaj tą Zoe The Rose Gold, taka bardziej w fioletach dzisiaj i mam chyba kredkę z Primara, tak a propos niedrogich produktów. No i cóż, spada. Życzę Wam dobrego dzianka i do zobaczenia później. Pa, pa. Cześć Wam, będę nudna, ale powiem tylko, że jest zimno. Jest naprawdę zimno. Chciałam Wam pokazać taki jakby planer, kalendarz, który sobie ostatnio kupiłam, bo mój Moleskin się powoli kończy, ale jakoś nie był najbardziej funkcjonalny na świecie. Trzeba taki nietypowy kalendarz, żeby właśnie głównie planować sobie YouTube'a. I to jest coś, co nazywa się Breathe Journal przez taką gazetę Breathe. Także to jest taka gazeta, ja jej nigdy jakoś nie miałam, ale zobaczyłam ten właśnie notatnik, planer, kalendarz i strasznie mi się spodobał, jest taki bardzo funkcjonalny. Ma jakieś takie różne rzeczy, które można sobie zaplanować. Jest oczywiście normalnie planer na 2 lata, jest dużo jakichś ciekawych rzeczy, jest dużo miejsca na notatki również. Zawsze mamy, jakie mamy plan na najbliższe 4 tygodnie, ja tu wypisuję moje rzeczy filmikowo. Tu mamy taki widok na cały tydzień. Tutaj mogę sobie planować na przykład filmy z tej strony. To jest ten tydzień. Tu jest miejsce na notatki. Tu jest normalnie miejsce na refleksję, ale ja mam co bym chciała ewentualnie nagrać. Tu mam miejsce na 5 tygodnia. No myślę, że świetnie się to sprawdzi przez cały rok. Powiedzmy, że te wizualnie te kwiatuszki to nie jest my cup of tea, ale jest bardzo funkcjonalne dla mnie. Super się sprawdzi. Tak samo już jest następny, na przykład tydzień, mogę sobie zaplanować firmy i mam podgląd po prostu. Dla mnie to jest ważne, żeby widzieć, co nagrałam i co chcę nagrać. Tylko to, że trzeba sobie numerować dni, bo to jest taki uniwersalny na każdy rok, na każdy tydzień kalendarz, także trzeba sobie samemu robić numerki. No i pokażę, 4 tygodnie jest znowu miejsce na 4-tygodniowy plan, jakieś notatki, strasznie fajne to jest. No i z tyłu też miejsce na przeróżne inne jakieś tam notki, które chcemy sobie robić. Nawet jest dream log. I jak tylko mogę, to staram się pisać moim piórem, które kiedyś tam zresztą od mamy pod choinkę. To jest Parker. A tuż mam taka ciemna śliwka brązowawa. Taki kolor mam tuszu, bo on jest po prostu na tusz taki, wiecie. Normalnie, że sobie nie są naboje, tylko sobie zaciągam jakby ze słoiczka tusz. Także to moje pióro. Tak wiem, old fashion as fuck, ale no już taka jestem. To ja. Dzień dobry kochani, w ten zimowy dzionek, bo dzisiaj pierwszy dzień zimy. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że nie jest tak zimno jak u mnie. Chociaż tak naprawdę nie jest tak strasznie zimno jak w Polsce na pewno. Ale jest zimno. Kropka. Jest zimno. Jest też dzisiaj najkrótszy dzień w roku, czyli alleluja, bo już nie będą coraz dłuższe. Czyli jest pozytywnie, jest dobrze, dzieje się coś pozytywnego, również święta za pasem, więc kolejna pozytywna rzecz, więc uśmiechem! Na oczach mam znowu dzisiaj Zoeve Cocoa Blend, a ten taki błysk, taki mocniejszy, to jest taki pigment z Inglota sypki i moja szyja ma taką 3 tony jaśniejszą od twarzy. Ale może tak nie jest? Nie wiem. Jak stoję tak, to nie widać mojej szyi. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!